Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj tester kabli sieciowych i lokalizator przewodu. Urządzenie zakupione w Chinach w promocji za niecałe 43 zł. 8-dniową dostawą. Dzisiaj pierwsze wrażenia. Co mamy w pudełku? Nadajnik, wykrywacz, przewody, słuchawki, etui. Nie ma baterii, a potrzebne są dwie baterie 9-woltowe. Przełącznik z boku uruchamia podświetlenie. Na początek test przewodu sieciowego. To najprostszy tester. Jeden koniec przewodu wpinamy w nadajnik, drugi w odbiornik, włączamy test i obserwujemy diody. Powinny migać kolejno, tak jak na filmie. Przyciskiem możemy zmienić prędkość. Teraz funkcja, która najbardziej mnie interesuje. Lokalizator przewodu. Podłączam przewód. Żabki do ekranu i do żyły. Ustawiam na skan i próbuję zlokalizować żyłę. Trzymając przycisk na wykrywaczu, szukam żyły. Można ustawiać czułość. Im bliżej żyły, tym intensywniejszy dźwięk i miganie diody. Jeśli lepiej wykrywa ekran niż żyłę, zmiana polaryzacji może ułatwić szukanie. Bez problemu udało się namierzyć właściwą żyłę. Przyciskiem na nadajniku można zmieniać rodzaj dźwięku. Zwróćcie uwagę na to, że mam podłączone słuchawki. Bez nich ten egzemplarz nie wydawał dźwięku, ale tym się zajmę w dalszej części. Jeszcze przewody sieciowe. Bez problemu wykrywa właściwe. Lokalizowanie przewodów? Bez problemu wykrywa przewód na stole i pod deską. Umieściłem nadajnik na drugim końcu przewodu około 15 metrów dalej. I też nie ma problemu z wykrywaniem.
Jeszcze kwestia braku dźwięku. Styk wykrywający podłączenie słuchawek w gnieździe nie działał prawidłowo. Wystarczyło podjąć blaszkę i już jest dźwięk. Będę go jeszcze testował w praktyce. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.